tak jak w kinie. Po pierwszej udanej części ma się ochotę na więcej. Tak będzie i dzisiaj. Zapraszam Państwa na swoisty sequel koncertu z muzyką filmową w wykonaniu kameralistów Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Przy fortepianie Maksym Rzemiński. Towarzyszą mu Sylwia Mierzejewska, Sylwia Knap, Agnieszka Jarzęska i Dominik Płociński. Muzyka filmowa i nie tylko, ponieważ w repertuarze dzisiejszego koncertu znajdzie się także muzyka Astora Piazzolli. A to wszystko z okazji stulecia urodzin tego kompozytora, który oczywiście z muzyką filmową miał wiele wspólnego. Chociażby jego kompozycja Libertango, przerobiona przez Grace Jones jako I've Seen That Face Before, znalazła się w słynnym filmie Romana Polańskiego Frantic. To jedna rzecz związana z filmem. Druga rzecz związana z filmem to słynna kompozycja Oblivion, która znalazła się w ścieżce dźwiękowej do filmu Henryk IV. Ale zabrzmią też kompozycje Astora Piazzolli niefilmowe, chociaż oczywiście mające w sobie tę filmową obrazowość, lekkość, przejrzystość. Mam na myśli dwie części cyklu Cztery pory roku Buenos Aires. Będzie zima, aby przypomnieć sobie, co jeszcze przed chwilą było za oknem, i część zatytułowana Wiosna, aby zobaczyć, jak pięknie jest teraz, kiedy serce rośnie. A muzyka filmowa? Oczywiście, nie zabraknie jej. Będzie temat z filmu Pod osłoną nieba, który wyszedł spod palców Ryuichiego Sakamoto. Przepiękna kompozycja. Będzie też, drodzy Państwo, kołysanka z Transylwanii, którą skomponował John Morris, a która została spopularyzowana nie tak znowu dawno, właściwie na początku XXI wieku. Gil Shaham umieścił ją na swojej płycie w przepięknej aranżacji na skrzypce i fortepian. I dzisiaj ta kołysanka z filmu Młody Frankenstein podbija sale koncertowe i oczywiście zabrzmi także dzisiaj w aranżacji na fortepian i kwartet smyczkowy. Będzie też dzisiaj trochę piosenek, oczywiście w wersji instrumentalnej, ale znają je Państwo dobrze, bo któż nie słyszał kompozycji z filmu Gladiator, kompozycji, która wyszła spod pióra Lizy Gerard, Hansa Zimmera i Klausa Badelta. Mam na myśli oczywiście kompozycję Now We Are Free. Ogromny przebój. W wersji instrumentalnej równie porywający, takie mam wrażenie. I to samo dotyczy kompozycji śpiewanej przez Sama Smitha do filmu o Jamesie Bondzie, Spectre. Writings on the Wall. Ja myślę nawet, że w tej wersji instrumentalnej może zyskać coś więcej, jakąś taką niejednoznaczność. Proszę to ocenić. Jest jeszcze jedna piosenka, którą prawdę powiedziawszy dzisiejszy program mi przypomniał, bo ja zapomniałem o tym utworze. Niedobrze, ponieważ jest to przepiękna kompozycja, nazywa się Song from a Secret Garden. Był taki projekt, Secret Garden, w połowie lat 90. Muzyka inspirowana muzyką celtycką, filmową, także tym lżejszym wariantem muzyki klasycznej. I na płycie tego duetu, na płycie Secret Garden, znalazła się taka właśnie miniaturka. Song from a Secret Garden. Być może ta płyta jest bardziej pamiętana dlatego, że znalazł się tam także Nocturn, który wygrał Eurowizję. Ale dzisiaj nie Nocturn, a właśnie ta pieśń z tajemniczego ogrodu. A co oprócz pieśni? Oczywiście nie może zabraknąć, jeśli mówimy o muzyce ilustracyjnej, także muzyki z seriali. Takie mamy czasy, że muzyka w serialach rozwija się znakomicie. Pojawiają się tam ważne nazwiska i dzisiejszy koncert to pokaże. Max Richter. Jego kompozycja znalazła się w ścieżce dźwiękowej do serialu Pozostawieni. Jest ich tam bardzo wiele, ale ta dzisiejsza nosi tytuł She Remembers. Jest to jeden z piękniejszych utworów Maxa Richtera z tego serialu, a być może nawet i z całej jego twórczości. Przepiękny jest także temat Ramina Javadiego z Gry o Tron, chociaż tutaj może lepiej byłoby powiedzieć wielce przebojowy. Rzadko kiedy mamy do czynienia z kompozycją, która jest aż tak efektowna, aż tak wyrywa się z ram kadru, pędzi w kierunku nowych wykonań. Proszę tylko sprawdzić na YouTubie, jeśli będą Państwo mieli okazję, ile wykonań tematu z Gry o Tron pojawiło się w sieci. Dzisiaj zabrzmi aranżacja kameralna, kwartet smyczkowy, fortepian, ale jestem przekonany, że w tej wersji temat z Gry o Tron zabrzmi tak jak zawsze. Potężnie, także przypomną się wszelkie kadry związane z Westeros, z rodami Lannisterów, Starków i Greyjoyów. Drodzy Państwo,
co jeszcze uzupełni program dzisiejszego koncertu, myślę, że warto spojrzeć także na kompozycję spod znaku Modern Classic, albo i takich dzisiaj nie zabraknie. Przede wszystkim kompozycja Ludovica Einaudiego. Fantastyczny kompozytor, zapewne w większości z Państwa bliski. Będzie także pianistka Aysy Deniz-Dukcin, która nie jest chyba aż tak popularna jak Ludovico Einaudi, ale zdobywa sobie coraz większe uznanie, coraz większe grono wielbicieli. Dzisiaj i jej kompozycja zabrzmi. Nie zabraknie także wątku polskiego. Jakżeby inaczej, nie mogłoby go zabraknąć. Dzisiaj jest reprezentowany wybornie. Z jednej strony Jan A.P. Kaczmarek i jego muzyka do filmu Niewierna. Oryginalnie grał ją Leszek Możdżer, partię fortepianową. Dzisiaj Maksym Rzemiński pokaże, jak spod jego palców wypływa ta fantastyczna kompozycja, która zapisała się w historii kina. Bez wątpienia, muzyka Jana A.P. Kaczmarka do filmu Niewierna jest fantastyczna. Z drugiej strony muzyka, która jest muzyką smyczkową w oryginale, ale i w tej aranżacji myślę, że pokaże swój smyczkowo-fortepianowy potencjał. Abel Korzeniowski, nasza gwiazda muzyki filmowej, tutaj z filmu Zwierzęta Nocy. Przepiękna ścieżka dźwiękowa, przepiękny film i przepiękny utwór Table for Two. Drodzy Państwo, sequele mają to do siebie, że wychodzą w kierunku oczekiwań publiczności. Publiczność chce więcej. Pierwsza część udała się, chcemy więcej tego samego, ale też, żeby było na nowo. Więc to samo będzie, bo będą ci sami wykonawcy. Maksym Rzemiński przy fortepianie. Sylwia Mierzejewska, pierwsze skrzypce. Sylwia Knap, drugie skrzypce. Agnieszka Jarzęcka, altówka i Dominik Płociński. Ale będzie też coś zupełnie nowego i to coś nowego to będzie repertuar, który dzisiaj zabrzmi. Drodzy Państwo, sequele mają moc. Zapraszam Państwa na drugą część koncertu Kameralistów Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Muzyka filmowa i nie tylko, Astor Piazzolla in memoriam. Zapraszam.